myślę, że bardzo często tak jest, że właśnie te osoby, które odkryją, że mogą nawet w tych ograniczonych zakresach czynić dobro dla innych i że to jest zauważane i że to jest ogromną wartością, no dzięki temu nabierają jakiejś wiarygodności i stają się nie tylko symbolami, ale żywymi przykładami podejmowania nowych wyzwań. Nieraz to, co tutaj już kolega wspomniał, ważną rzeczą jest, pani zresztą też to wspomniała, że po prostu inni ludzie swoim przykładem mogą bardzo mocno wpłynąć na zmianę postawy życiowej. Znam takiego człowieka, który przez kilka lat leżał w pokoju i po prostu wstydził się, bał się, ale to też myślę wina w pewnym sensie rodziców, że po prostu nie próbowali jakoś z tej sytuacji wyjść pozytywnie. I kolega, który po prostu przyszedł do niego, był po rehabilitacji w Konstancinie, mówi: słuchaj, ja ci pomogę załatwić, że tam pójdziesz. I ten człowiek zupełnie nabrał, powiedziałbym, wiatru w żagiel. Spotykam go, człowiek, który jest od 25 lat chyba, zupełnie niepełnosprawny, to znaczy jest intelektualnie sprawny na wózku, ale nawet sam nie może jeść, nie może szklanki podnieść. On się ożenił, ma dziecko, co roku spotykamy się, no gaduła niesamowita, nie można, do głosu nie dopuszcza. Ja mówię: Piotrek, no daj mi coś powiedzieć. On mówi: poczekaj, bo jeszcze muszę to i tamto. Także ważny jest ten moment, żeby ktoś pokazał, a poza tym, jeżeli na przykład człowiek leży sam w pokoju w czterech ścianach, on nie ma, nie wyobraża sobie jakichś możliwości innych, oprócz tych, które ma. Ale kiedy pójdzie na przykład do grupy, czy to będzie grupa sportowa niepełnosprawnych, czy też po prostu no, są takie grupy, kiedy rodzice się spotykają osób niepełnosprawnych z nimi i wtedy widzi, że jednak można, że z taką samą niepełnosprawnością można inaczej żyć. I to dodaje optymizmu i daje im jakby nadzieję i wiarę. Nadzieję i wiarę, że jednak to nie jest takie całkiem bezsensowne.